Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo, nawiązując do wypowiedzi poprzedniczki, pragnę przypomnieć, że Państwowy Instytut Sztuki Filmowej znalazł pieniądze na pokłosie, a nie znalazł na pieniędzy na film o rodzinie Ulmów. Bez komentarza. Bardzo się ucieszyłem z deklaracji pana ministra, że podjęta została inicjatywa budowy Muzeum Ziem Zachodnich. Ja przypomnę, że to jest inicjatywa podjęta przed laty przez ministra Ujazdowskiego. Szkoda, że minister Zdrojewski był jej przeciwny, bo myślę, że jest to bardzo ważne muzeum, które mogłoby uzupełnić tę muzealną paletę opowiadającą historię naszego państwa, naszego narodu. Bo przecież pamiętajmy, Polacy byli przedmiotem niezwykłego zupełnie eksperymentu społecznego po II wojnie światowej. Wiele milionów Polaków zostało przesiedlonych ze wschód na ziemię zachodnie, północne, zupełnie nowe, obce, krajobrazowo, architektonicznie, kulturowo. Wiele milionów ludzi także z centralnej Polski przeniosło się na ziemię zachodnie. Warto opowiedzieć tę historię, jak te nowe ziemie były zagospodarowywane. Ale również warto powiedzieć o jeszcze jednym, o czym nie wspomniał pan minister, o tym, jak ci ludzie przenosili na nowe ziemie, w nowe warunki swoje tradycje, swoje korzenie. I pytanie, na ile się te tradycje i korzenie udało przenieść, bo myślę, że to jest dla socjologów, dla historyków bardzo istotne zagadnienie. Dlatego chciałbym dopytać przede wszystkim, kiedy będą jakieś pierwsze decyzje dotyczące Muzeum Ziem Zachodnich. Dalej, czy będzie ono miało charakter sieciowy, czy będzie miało centralę we Wrocławiu, tak jak było to projektowane. Wrocław ze względu choć na to, że jest największym miastem Ziem Zachodnich Północnych. Dalej, czy w tym muzeum będzie uwzględniony właśnie ten wątek, o którym wspomniałem, czyli przeniesienia dawnych kresowych korzeni w nowe warunki. No i na ile ten muzeum, jeżeli będzie miał charakter sieciowy, będzie miało charakter rządowo-samorządowy, na ile tutaj włączą się lokalne inicjatywy. W tym kontekście pytam o to, czy Ośrodek Pamięci Przyszłości, otwierane właśnie Centrum Zajezdnia, mogłoby być częścią tej sieci muzealnej. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam panią poseł Krystynę Wróblewską.